prawie 640 milionów złotych z Unii Europejskiej dla subregionu radomskiego. Jutro przejazdy komunikacją miejską w Radomiu za darmo. Głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza, czas start. Mazowsze jest na ostatnim etapie wydatkowania środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Planu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dla Mazowsza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego to była kwota 2 miliardy 89 milionów euro. A więc jeżeli to pomnożymy, ten kurs się oczywiście zmieniał, ale to jest ponad 9 miliardów złotych. I te 9 miliardów złotych jest już zagospodarowane w 93%. To znaczy pozostały nam praktycznie już pojedyncze postępowania, być może pojedyncze nawet konkursy. W subregionie radomskim podpisanych zostało w sumie 458 umów. To chociażby rewitalizacja rynku i kamienic w Radomiu za kwotę ponad 16 milionów, czy informatyzacja Mazowieckiej Służby Zdrowia poprzez wsparcie funkcjonowania aptek szpitalnych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym na kwotę 34 milionów złotych. Jak twierdzi marszałek, bez unijnego wsparcia samorząd nie byłby w stanie zrealizować 45% wszystkich inwestycji. Dzięki tym pieniądzom europejskim myślę, że notujemy z jednej strony postęp cywilizacyjny, z drugiej strony nasze województwo jest coraz bardziej konkurencyjne, no i oczywiście notujemy stały rozwój. Trwają również konsultacje najważniejszego dokumentu samorządu województwa określającego kierunki rozwoju regionu. Strategii rozwoju województwa mazowieckiego 2030+, innowacyjne Mazowsze. To będzie wymagało zarówno ze strony wszystkich beneficjentów, jak i wszystkich organów, które nadzorują wprowadzania, więc jednostki Departamentu Urzędu Marszałkowskiego, dużej, że tak powiem, aktywności w kwestii wszystkich działań, ale liczymy na to, że również ci wszyscy, a w szczególności bliscy nam sercu samorządowcy będą w tej perspektywie równie aktywnie składać te wnioski. W subregionie radomskim najaktywniejsze było miasto Radom, które podpisało 33 umowy na łączną wartość 180 milionów złotych, z czego 113 to środki z Unii Europejskiej. Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Jutro przypada dzień bez samochodu. W związku z tym radomską komunikacją miejską pojedziemy za darmo. To też jest dobry moment, żeby podsumować te działania, które udało nam się zrealizować przez ostatnie 12 miesięcy. Oczywiście więcej na ten temat powie prezydent Mateusz Tyczyński. Natomiast ja po raz kolejny chciałbym przypomnieć, że podejmujemy działania właśnie, żeby nasza komunikacja publiczna była bezpieczna, była nowoczesna i przede wszystkim była przyjazna naszym mieszkańcom. Obecnie po Radomiu porusza się 19 autobusów elektrycznych, a w planach jest kolejnych 6 sztuk pojazdów elektrycznych i 5 zasilanych gazem. Oczywiście z samochodu można przesiąść się również na rower czy hulajnogę. Owocny czas, jeśli chodzi o infrastrukturę, rowerową infrastrukturę pieszą. Pan prezydent wspomniał przy okazji przebudowy Wojska Polskiego 10 km ciągów pieszych rowerowych. Kolejne drogi rowerowe, czy to na Aleksandrowicza, czy wokół zalewu na Borkach. Darmowe przejazdy komunikacją miejską obowiązywać będą całą dobę na wszystkich liniach dziennych i nocnych. Zastępca prezydenta zapowiada, że jazda autobusem po mieście stanie się jeszcze bardziej przyjemna i przede wszystkim szybsza. Pracujemy wspólnie z Miejskim Zarządem Dróg i Komunikacji oraz Miejską Pracownią Urbanistyczną nad wyznaczeniem korytarzy uprzywilejowanych dla transportu publicznego. I w nowej perspektywie unijnej będziemy chcieli pozyskać duże pieniądze na inteligentne systemy sterowania ruchem, tak aby każdy radomianin wsiadając w autobus, przynajmniej na tych wyznaczonych korytarzach, miał absolutną pewność, że jego podróż będzie znacznie krótsza niż gdyby wsiadł w samochód. Telewizja Zebra również zachęca do pozostawienia swoich aut w garażach czy na parkingach. Trochę świeżego powietrza na pewno nie zaszkodzi. Ruszyło głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza. Już od 20 września można głosować na najciekawsze projekty zgłoszone z regionu radomskiego. Uważamy, że pierwsza edycja tego budżetu obywatelskiego to naprawdę sukces, dlatego że
jednak ponad 200 projektów, które wpłynęły i później, które zostały, część z nich została wybrana do realizacji. Większość z nich jest już zrealizowana, niektóre są w trakcie, a niektóre przejęliśmy jako zarząd województwa. Do drugiej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza mieszkańcy zgłosili w sumie 252 projekty. Wszystkie zostały poddane ocenie formalnej, ocenie co do zgodności z prawem oraz wykonalności technicznej. Decyzją zarządu pozytywny wynik otrzymało 114 z nich, w tym 17 z subregionu radomskiego i to właśnie na nie już od 20 września mieszkańcy będą mogli oddawać swój głos. Bardzo serdecznie przy tej okazji chcę podziękować wszystkim, którzy złożyli już te wnioski ocenione przez Urząd Marszałkowski i liczę na to, że aktywność Państwa również w tej sferze dzisiaj zachęcania do dawania głosu wszystkich mieszkańców subregionu radomskiego, mieszkańców Mazowsza będzie równie duża jak w tej pierwszej edycji. Free Radom Festival, Biblioteka Przyszłości, bezpieczne przejścia dla pieszych czy doposażenie szpitala psychiatrycznego to tylko część z propozycji zgłoszonych w regionie radomskim. Na realizację zwycięskich projektów samorząd Mazowsza przeznaczył 25 milionów złotych. Głosować będzie można na naszej stronie bom.mazowia.pl. Tam już jest dostępny zakładka, w której będziecie mogli Państwo oddać głos, będzie aktywna właśnie dopiero od 20 września. Głosować może każdy mieszkaniec województwa mazowieckiego. Można oddać dwa głosy. Jeden głos na pulę ogólnowojewódzką i jeden głos na pulę podregionalną. Należy pamiętać, że oba te głosy trzeba oddać w jednym podejściu, w jednym głosowaniu. Wyniki tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego Mazowsza zostaną ogłoszone do 15 października. Leclerc. Pobierz aplikację Bonus Leclerc i aktywuj kupony. Płyn uniwersalny Ajax 1 litr 2,99. Tylko z kuponem z aplikacji Bonus Leclerc. Primo jogurt naturalny 1 sztuka złoty 99. Tylko z kuponem z aplikacji Bonus Leclerc. Łopatka wieprzowa bez kości, 1 kg, 8,99. Tylko z kuponem z aplikacji Bonus Leclerc. Pobierz aplikację Bonus Leclerc i aktywuj kupony. Leclerc! Wkręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. Środa w Radomiu zapowiada się nieco pochmurno i deszczowo. Może również silnie wiać. Na termometrach 13 stopni Celsjusza. Ciśnienie wyniesie 1021 hektopaskali, biometr niekorzystny. Kolejny dzień przyniesie sporo chmur, ale bez opadów deszczu. W czwartek do 16 stopni Celsjusza. Niestety dalej może silnie wiać na barometrach do 1014 hektopaskali, biometr dla odmiany korzystny. W piątek jeszcze identyczna temperatura, niestety powrócą opady deszczu. W Radomiu temperatura odczuwalna w granicy 16 stopni Celsjusza. Uwaga na silny wiatr, w porywach nawet do 75 km na godzinę. Ciśnienie wyniesie 1011 hektopaskali, biometr znowu niekorzystny.